Przymierza to krew Zbawiciela, kielich przymierza to krew Zbawiciela. Chrystus jako arcykapłan duchy przyszłych przez własną krew wszedł do miejsca świętego. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Pierwszy dzień przaśniku przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytawali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A gdy oni je wedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy wy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste. Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła. Jezus gromadzi swoich uczniów wokół stołu podczas ostatniej wieczerzy. Gromadzi wokół siebie wspólnotę ludzi, którzy są mu bliscy. Apostołowie nie są tutaj widziani jak widzami, jak w teatrze. Nie przyszli patrzeć na Jezusa z pewnego dystansu, przyszli uczestniczyć, współtworzyć tę niezwykłą ucztę. Eucharystia nie jest jedynie wspomnieniem ostatniej wieczerzy jako wydarzenia historycznego z przeszłości, ale jej celebrowaniem. Zgromadzeni wierni nie są widzami, lecz uczestnikami i podobnie jak niegdyś apostołowie, tak teraz oni współtworzą ją przez swoją obecność i zaangażowanie. Kościół po Soborze Watykańskim II dokonał reformy liturgicznej, by podkreślić, że każdy, kto przychodzi na Eucharystię, jest jej pełnoprawnym, czynnym i aktywnym uczestnikiem. W encyklice Ecclesia de Eucharistia święty Jan Paweł II zawarł rozdział drugi pod tytułem Eucharystia buduje Kościół. Napisał tam: apostołowie, przyjmując w wieczerniku zaproszenie Jezusa
bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, weszli z nim po raz pierwszy w komunię sakramentalną. Od tej chwili aż do końca czasów Kościół buduje się przez tę komunię sakramentalną z Synem Bożym, który się za nas wydał. To czyńcie na moją pamiątkę. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. W ten sposób Eucharystia staje się początkiem uczestnictwa we wspólnocie Kościoła, ale także szczytem tego uczestnictwa, ponieważ wspólnota Kościoła najpełniej ukazuje się podczas sprawowania Eucharystii. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi Najświętszą Ofiarę. Święty Boże, święty mocny, święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się. Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sprawa, byśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.